Cześć, tu. Tylko tatuś. Dzisiaj bez Olusia. Oluś w przedszkolu, ale chciałem na prośbę niektórych widzów coś powiedzieć i doradzić, jak zbierać kasiorę w Crazy Dino Park. Jak widzicie, po chyba waszej prawej stronie albo po lewej macie oto tą grę. W grze oczywiście chodzi, żeby zdobyć jak najwięcej dinozaurów. Wykopujemy kości, jak zbierzemy wszystkie, przychodzi tajny naukowiec, pobiera DNA i nagle produkują nam się te oto dinozaury. Najważniejsze, najwięcej pieniążków zbieramy na, oczywiście na czym? Na kasie, czyli tu, w tym miejscu. Tą kasę możemy edytować, niestety za tak zwane diamenciochy. Ale tak jak w każdych grach darmowych, żeby pójść szybciej dalej, trzeba coś kupić, zapłacić. Oczywiście nikomu nie polecam, żeby kupowali bez sensu. Jeżeli już macie coś kupić, to zbierajcie takie dodatkowe diamenciki, zaraz to też wytłumaczę. To, co jest na górze i za 10 zł 99 groszy możecie mieć diamentów, nawet 1000. Ja tak ostatnio zrobiłem i porozbudowałem nasze Zoo, czyli Dino Park Zoo. Więc tak, pokazuję wam, co ja tu mam. Więc mamy tego typu amonit, tak zwany. Jest jeszcze Velociraptor i mamy też Shiny. Nie wiem, czy zauważyliście, jest tutaj taki zielonkawy. To ten, którym będę podskakiwał i on jest Shiny. Teraz jedna z metod, jak można, jak brakuje wam na wyprawę, zarobić parę pieniążków. Wybieramy sobie jednego dinozaura i zaczynamy nim podskakiwać. Wtedy powinni się zbiec ludzie. Widzicie, już ktoś rzucił. O, widzicie, zaczynają się zbiegać, cieszyć, rzucają pieniążki, a my je musimy zbierać. To jest jeden ze sposobów. Oczywiście, kolejnym sposobem bardzo ciekawym, bardzo fajnym jest budka z hot dogami. Ja ją też rozbudowałem właśnie dzięki diamentom. Mogę tu zebrać 2000 monet dajnowych. Nie wiem, jak one się nazywają, czy to są dolary. Tutaj kolejny Shiny, tak zwany Oviraptor. Jak on zrobi kubkę, to tutaj macie na górnym rogu w ich klatce taki koszyk. Jak wyrzucicie tą kubkę do tego koszyka, dostajecie diamencik. Czyli diamenty można też za darmo za wykonywanie zadań. Na chwilę się cofnę. Tutaj na przykład macie za każdym razem, jak odpalacie w nowym dniu gierkę, macie jakieś zadanie i za zadanie zazwyczaj dostajecie dwa diamenty. Teraz musimy zrobić 5 wypraw, zaraz jakieś zrobimy, tylko najpierw wam pokażę. Tu mam kolejnego szajnego pterodaktyla, ale zaczniemy. Z tych już zdobyłem najmocniejszego, z nimi też możecie walczyć na arenach. Tutaj też mam najmocniejszego, jak widzicie, jest on na samym końcu dokładnie pokazany. Tyranozaura to jeszcze mi brakuje do najmocniejszego dwóch, a zbiera się je tak, że najpierw zbieracie takiego malutkiego. Pokażę wam taki malutki. Widzicie, ja nim teraz latam. I potem musicie uzbierać kolejnego. Jak uzbieracie, to wtedy je łączyć. One pracują, pracują i stają się większe. Potem z tych większych możecie znowuż powiększyć. O, jajko zrobiłem. Mamy jajeczko i tutaj jeszcze możemy, wykluwają nam się też jeszcze jajeczka, ale to może nie teraz. Czyli widzicie, jak stworzyłem mocniejszego. Tutaj już mam prawie wszystkich, brakuje mi najmocniejszy, który na arenie będzie zadawał największe obrażenia i również będzie miał najlepszą tarczę obronną, ale to za chwilkę zagramy. Nie wiem, jak to się dzieje, czy oni gubią te pieniążki, czy nie, ale co chwila komuś wypada i oczywiście ja to zbieram. Nie wiem, może im powinienem oddawać, ale tego nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, co się powinno z tym robić. Okej, okay, osko, super osko. Co tu jeszcze? Ja jeszcze mam budkę z... Chyba to są pierogi. I jeszcze mam budkę z lemoniadą, z której też zbieram pieniążki.
I tutaj specjalnie dla Was przygotowałem super rzadkiego dinozaura. Tak naprawdę to nie jest dinozaur prawdziwy, tylko to jest robot, który zbierałem części na wykopaliskach, bo na wykopaliskach, na które zaraz też pojedziemy, można wykopać nie tylko kości, ale również inne dziwne rzeczy, za które też na przykład są diamenty. A propos pieniążków, tu jeszcze na końcu, czasem pojawiają się takie skałki, które możemy rozbijać, a pod skałkami będzie złoto albo brylanty. Może się nam jeszcze uda. Otwieramy, zobaczcie, wszyscy przychodzą, będą rzucać pieniążki, ale mamy robocika. Trochę monety nam wpadło. Galantawy jest ten koleś. Jeszcze rzucają, dawać, dawać, pniu chory, bo nam są potrzebne na wyprawy. Dobra, czas na wyprawę, na wyprawy. Pewnie niektórzy z Was, jak grają w tą grę, jadą i jak najszybciej kolejne, tak jak tutaj, ja już jestem przed 40 na 39 poziomie, można zbierać, żeby mieć coraz nowsze, ale ja mam taktykę taką, że po kolei zbieram, żeby zdobyć jak najlepszego z dinozaurów, czyli teraz na przykład brakuje mi jeszcze ten, bo tego mam, tego mam, tego mam, a tego jeszcze nie mam. Więc postaramy się znaleźć jakieś kości. O nie, tutaj się trafiły dwie kości do pterodaktyla, więc nie będziemy marnować dynamitu, bo można sobie, jak widzicie, tutaj w rogu mamy dynamit, ale nie będziemy go używać. Tutaj też są pieniążki. Mam nadzieję, że chociaż jedno znajdziemy. Ale nie będę szukał na siłę. Tu oprócz tego, jak nie znajdziecie... O, znaleźliśmy. Zawsze możecie sobie dokupić kilowki, oglądając reklamy albo wydając swoje diamenciki. Ja bym na Waszym miejscu oczywiście zbierał diamenty, bo diamenty są potrzebne, żeby rozbudowywać Wasz Dino Park. Okej. Okay. Tu wracamy, tu nic takiego ciekawego nie wykopaliśmy. To spróbujemy wykopać coś tutaj. Może nam się trafi coś ciekawego. Najpierw musimy zmazać. Robimy to paluszkiem. Teraz użyjemy dynamitu, żeby nie było. Specjalnie dla Was, żebyście zobaczyli. Kabum! Mamy jedną część, która już była wcześniej. Ciekawe, czy trafimy. Trzeba będzie chyba dodatkowe. A nie, udało mi się. Uff. Okej, kopiemy jeszcze raz szybciuchem, żeby Was nie zanudzać. O, właśnie tego mi brakowało. Czachy. Może jakiegoś zbudujemy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tu użyjemy dynamitu. Tu jest część, tu jest część. Musimy zebrać wszystkie części i samemu je... O, trafił nam się dodatkowy kilo. I samemu je połączyć. Dobra, czacha dymi jest. A, nie udało się. Dobra, jednego weźmiemy za dynamitki, żeby mieć już wszystkie części. O, widzicie te małe diamenciki wpadające w ten, do tej skarbonki, potem możecie wymienić właśnie za 10,99, ale możecie ich uzbierać 2000, a 2000 diamentów to Wam starcza na, oh my goodness, na wiele, wiele, wiele rzeczy. Jest, udało nam się zebrać na dinozaura, oviraptora. Gdzie tak? On się pojawia tu. Czyli mamy jeszcze, aha, to bym musiał mieć jeszcze jednego, bo tu nam brakuje, żeby uzbierać na najmocniejszego. Okej, okay. Powoli, chyba będę, a jeszcze najważniejsze Wam nie pokazałem, już chciałem powiedzieć, że będę kończył, ale przecież, o, kolejne jajko, bo to są jajka dinozaurów, których już mam wszystkie, ale tutaj jeszcze do tego nie doszedłem, najprawdopodobniej możecie uwolnić, jak uzbieracie wszystkie dinozaury tutaj, bo tu widzicie mam trzy, to możecie tego największego uwolnić i zrobić sobie nowego. I za uwolnienie tutaj 25 diamentów. Dobra, teraz jeszcze Wam pokażę. Teraz tak, tutaj.
No hej, coś mi się rozłączyło. Chyba się bardziej stresuję, jak nagrywam sam niż z Olusiem. Ale uświadomiłem sobie, co jest najlepsze. Mówiłem do was, pokazywałem coś, co zaraz będę starał się odtworzyć, czyli pokazać jeszcze raz, a to się nie nagrywało. Okej, nieważne. Wracamy do naszego Crazy Dino Parku i teraz kolejny sposób na zarabianie, jeden z fajniejszych, tak zwane walki. Tu na dole z tym złotym dinozaurem macie do przejścia na początku, jak gracie, ich tych kilka aren takich, ich jest 8, gdzie 8 aren, w których toczycie kilka walk. Każdą jak przejdziecie, dostajecie pieniążki. Jak zrobicie te 8, będziecie mogli, jak widzicie w górze, jest taki ring pomiędzy, nie wiem, lawą i tam gracie online. Wybieramy sobie potworka. Niestety, jak grałem, bo chciałem wam pokazać, ale ten robotowy to słabe. Najważniejsze, jak wybieracie sobie, żeby miał dobrą żywotność, czyli to serduszko musi mieć jak najwięcej. U mnie najwięcej ma ten ślimakowaty dinozaur. Drugi w kolejności jest dinozaur pterodaktyl. Weźmiemy jego, zagramy, wybierzemy sobie jakąś kartę. Te karty zbieracie na wyprawach. A, jeszcze właśnie, żebym nie zapomniał wam pokazać, bo jeszcze kolejnym sposobem na zarabianie są wyprawy. Zaraz wam to też pokażę, ale najpierw stoczymy walkę. Dodamy sobie życia, żebyśmy mieli szansę. Mam nadzieję, że trafimy na kogoś łatwego. Im lepszy dinozaur, czyli bardziej rozwinięty z tych sześciu, zawsze co musicie, ten ostatni jest najmocniejszy, ma możliwość dwóch ataków, albo na przykład możecie pierwszy obronę, a drugi atak. W zależności z kim gracie, czy z mocnym przeciwnikiem, czy słabym, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie przegramy. Całkiem galantych mają. No to zaczynamy. Obrona mi nie wyszła, atak w miarę. Silny przeciwnik. Mocny atak, ale ja miałem obronkę. 22 ataku. Jeszcze ze dwa razy się obronimy, potem będziemy jechać z pełnym atakiem. I też w niektórych dinozaurach ta kółeczko szybciej leci, w innych wolniej. A jak wolniej, to łatwo. Zaraz wam też pokażę, jak nie traficie nic, co się dzieje. Damy teraz, bo mam nadzieję, że przez to nie przegramy. Powiedzmy, nie trafiłem i nie trafiłem. I zobaczcie, co mój dinozaur puszcza, bąka, który się błąka. Dobra, jedziemy z atakiem podwójnym teraz, bo nie ma czasu. A oczywiście możecie te dinozaury jeszcze upiększać, chociaż to nie jest brzydki, jak nie wiem do no co. Kupować im czapeczki, krawaciki i inne tego typu rzeczy. Ale to już może w następnym nagraniu, jeżeli będziecie oczywiście chcieli. Nie zapominajcie o, bo jeszcze nie powiedziałem, o na maksa atak. Patrzcie, 60. Ja cię, ale gacie. Co ja mówiłem? A. Możecie je upiększać. To też wam jeszcze pokażę. Pamiętajcie o łapkach w górę, bo nie powiedziałem o tym ani razu. Pozdrawiam cię, Olusiu. Oluś w przedszkolu. Nagrywam sam. Powiem wam szczerze, tak jak już mówiłem, bardziej się stresuję niż jakbym grał z nim. I oczywiście za wygranie są pieniądze, które lecą na wasze konto. Co ja jeszcze miałem wam? A propos wypraw. Zobaczcie, ja tu wysłałem dwie wyprawy, tu wyślemy trzeciego, tu jest akurat za diamencik i z tych wypraw zdobywa się pieniążki, kości, różne inne dziwne rzeczy, ale też przede wszystkim karty do walk. Okej, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle, bo zjedzą nas motyle, jeszcze może tylko pokażę ten domek. Poczekajcie, to weźmiemy, o, upiększymy, które, tego, może być, nie, tego najmocniejszego.
Mam już wykupioną czapeczkę, zakładam mu czapeczkę i mamy Dinusia z czapulusią. Słuchajcie, jak wam się podobało, napiszcie w komentarzach, żeby jeszcze z Dino nagrywać, może następnym razem z Olusiem. Napiszcie też, czy jest spoko, jak nagrywam sam. Jak nie, to i tak jeszcze spróbuję, a co mi tam raz się żyje, jak to mówią. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Dzięki za oglądanko. Tak, wiem, to jest gra dla dzieci, ale jest wciągająca, bo jeszcze szczególnie, wiecie dlaczego? Dlatego, że tu się zbiera, każdy lubi zbierać. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale każdy chce mieć wszystko, jeżeli jest do zebrania. Pamiętajcie, nie wydawajcie bez sensu pieniążków. O, co oni z tym rzucaniem? Jest, jak ktoś wie, o co chodzi z tymi wypadającymi pieniążkami, czy oni, czyli nasi goście, je gubią i my, jak je zbieramy, to im ich kradniemy, w cudzysłowie, czym powinniśmy to zebrać i im w jaki sposób oddać, czy jednak wydawać na nowe dinozaury, to są takie napiwki. Okej, dziękuję wam ślicznie. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka albo wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was gorąco. Pa, hej, pa! Nie zatrzymało się. To jeszcze raz. Pa, hej, pa!